każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Radę damy każdemu, niekoniecznie w dni wolne od pracy, ale też wtedy, kiedy jesteśmy w pracy. Marek Mierzwiak, nasz gość, witam Państwa. Witam mojego gościa, pani mecenas Beata Zaleska. Mówi dzisiaj będzie o dniach wolnych. Pani mecenas, proszę powiedzieć definicję dni wolnych. Co to są te dni wolne? Czy to są tylko święta? Dzień dobry przede wszystkim. To nie tylko święta. Dni wolne to są te dni, które nam przysługują w roku kalendarzowym, jak gdyby dodatkowo, z racji różnych uregulowań prawnych, a z racji wymiaru czasu pracy, w którym jesteśmy zatrudnieni, harmonogramów pracy, no i ogólnie przyjętego rozkładu i czasu pracy w zakładzie pracy. Czyli to są dni wolne oprócz tych, które mamy w kalendarzu zaznaczone na czerwono, czyli na przykład właśnie święta Bożego Narodzenia, tak? Nie, to są też dni wolne. Te dni, które mamy zaznaczone na czerwono w kalendarzu, to są też dla nas dni wolne z racji tego, że mamy to właśnie unormowane w ustawie. Mamy ustawę o dniach wolnych, mamy kodeks pracy w Polsce. I z tych uregulowań, tych przepisów wynikają bardzo jasno i czytelnie zasady właśnie wykorzystywania tych dni wolnych, jak również i pracy w te dni wolne, bo niestety taka praca się w te dni wolne też zdarza. Czyli nowy rok, święto Trzech Króli, pierwszy, drugi i dzień maja, 11 dzień listopada. Tak, tak, po kolei. Ale oprócz tego... Oprócz tego, no, generalnie dniami wolnymi są właśnie niedziele i święta, prawda? Czyli te święta, o których pan redaktor w tej chwili raczył wspomnieć. No a niedziele, no to oczywiście wynikające z po prostu naszego kalendarza. Są to dni generalnie wolne. Natomiast oczywiście są sytuacje, w których pracownicy pracują w takie dni wolne, prawda? Czy to jest... No cały kraj nie może stanąć. No nie może stanąć. Mamy wiele zakładów pracy, które pracują czy w ruchu ciągłym, czy służba zdrowia, czy jednostki komunalne. Czy na przykład Polskie Radio, czy telewizja wszelka, nie tylko polska. Czy na przykład informatycy, którzy pracują w tak zwanych sklepach internetowych i sprzedają poza granicę Polski towary, bo można poprzez te portale kupować na całym świecie, a wiemy o tym, że przez strefy czasowe u nas jest na przykład niedziela, ale u kogoś już jest poniedziałek. Mhm. Także no jest dużo tych wyłączeń. Czasami ze względu na pewne potrzeby zakładów pracy też ta praca w te niedziele i święta się może odbywać. Musi być. Oczywiście przykład to są też służby ratownicze, cała służba ochroniarska. Czyli straż pożarna, policja, wojsko, pogotowie. Celnicy i tak dalej. Tak, tak, naturalnie. Dużo no jest. No i właśnie, i oni wszyscy pracują, mają jakieś dyżury, pracują też w niedzielę i w te ustawowe dni wolne od pracy. Tak. I co wówczas? I handel przede wszystkim. Tak. I co wówczas? Co jest ostatnio dość takim punktem zapalnym w Polsce, prawda? Czy ten handel jednak ma w tę niedzielę pracować, czy też nie? Zobaczymy. Sejm zadecyduje. Tak, nie my. Tak jest. Wiadomo, że 25 i 26 grudnia te wielkie sklepy były zamknięte, natomiast można było kupować w takich małych sklepikach osiedlowych. Właściciel mógł otworzyć ten sklepik i sprzedawać, ale to zupełnie inna historia. Teraz... Inna historia to jest zupełnie tak, inny temat. Inny temat. Tak, inny temat. No i właśnie. I teraz te wszystkie służby pracują w niedzielę i święta. Co za to mogą otrzymać? No właśnie mogą otrzymać dni wolne. Właśnie mogą otrzymać za pracę w niedzielę, święta, inne dni wolne. Te inne dni wolne również przysługują w różnych innych sytuacjach, kiedy na przykład mamy dość dużo godzin nadliczbowych. Na tyle, żeby można było za to wziąć wolny dzień. Też za godziny nadliczbowe możemy sobie wybrać jeden dzień wolny. To znaczy, jeżeli mamy godzin nadliczbowych 8, to możemy wybrać jeden dzień. Tak, to już możemy wybrać jeden dzień. A jak mamy 10, to też jeden i te dwie godziny przechodzą dalej.
przechodzą dalej, tudzież możemy wziąć za nie wynagrodzenie. Jeżeli weźmiemy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, no to już nam w tym momencie dzień wolny, tudzież zaliczenie tych godzin na kolejny dzień wolny nie przysługuje. Przepada, oczywiście, bo tutaj jest jasna sprawa. To jest albo to, albo to. Praca w godzinach nocnych? Praca w godzinach nocnych jest tutaj taka dość wyjątkowa, ponieważ za samą pracę w godzinach nocnych dzień wolny nam nie przysługuje. Jedynie wtedy, jeżeli ta praca w godzinach nocnych odbywałaby się w ramach godzin nadliczbowych. Czyli ponad naszym normatywnym wymiarem czasu pracy. Ktoś kończy pracę o 20 i musi jeszcze w pracy zostać, powiedzmy, dłużej. Tak, tak, musi zostać dłużej i w tym momencie jest to już liczone jako godziny nadliczbowe i za to przysługuje wynagrodzenie. A jeżeli jest to system trzyzmianowy i na komuś przypadnie, że musi pracować w nocy? Oczywiście, to nie. Trudno. To już jest jego rozkład czasu pracy, w związku z czym tutaj... Ktoś pracuje zawsze w niedzielę? No, jeżeli zdarza się tak, że te niedziele są dla kogoś cały czas pracujące, to przynajmniej raz na 4 tygodnie należy mu się jedna niedziela wolna. Czyli raz w miesiącu. I to musi być... No tak, tak to przypadnie mniej więcej. Mhm. No tutaj akurat przepisy mówią o sytuacji raz na 4 tygodnie. To jest uregulowane prawnie. Jest to w kodeksie pracy. Mhm. I pracownik może śmiało przyjść do pracodawcy i powiedzieć, proszę pana, mnie się tam należy jedna niedziela. No pracodawcy sami czasami tego pilnują. Trzeba przyznać. Czasami tak, zapominają. Niektórzy zapominają, ale są zakłady pracy, w których jest to bardzo ściśle przestrzegane. Bardzo ściśle czas pracy jest przestrzegany, no z racji tego, że pracodawcy też nie chcą mieć kłopotów, powiedzmy, tutaj z inspekcją pracy. Chcą być w porządku. Nie można twierdzić, że wszyscy pracodawcy gdzieś tam naruszają, prawda, przepisy, czy próbują omijać. To byłaby nieprawda. Pani mecenas, generalnie wiemy zatem, co nam przysługuje, prawda? Ale też zdarzają się takie historie, że chcemy wziąć na przykład parę dni wolnych i stworzyć jakby dodatkowy sobie długi weekend. I ja myślę, że o tym porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy, bo to jest bardzo istotne. Teraz już ludzie otwierają kalendarze, patrzą 2017, aha, tu mamy dzień wolny ustawowy, tutaj jest jeszcze kawałek pracujący, więc jakbyśmy tutaj wzięli 3 dni urlopu, to nagle będziemy mieć ponad tydzień wolnego. Czy tak zawsze można? Czy pracodawcy mogą się na to zgodzić? Po przerwie wrócimy do tego tematu, a teraz pani mecenas będzie przy telefonie. Jeżeli państwo macie jakieś problemy z dniami wolnymi, chcecie o coś dopytać, to proszę dzwonić. 32 205 10 22, 32 205 10 22 w Polskim Radiu Katowice. Teraz na wszystkie państwa pytania odpowiada pani mecenas Beata Zaleska. Każdemu damy radę. 32 205 10 22.